Szanowni, z naszych rozważań na temat masy i ciężaru wiemy już, że masa jest jak wpis do paszportu. Ona nie zmienia się w żadnym, nie zależy od tego, w którym miejscu we wszechświecie się aktualnie znajdujemy. Natomiast ciężar zależy od grawitacji. No i w związku z tym, tam gdzie grawitacja jest silniejsza, będziemy ważyć więcej, a no i to ma pewne interesujące konsekwencje. Wyobraźmy sobie, że co bardzo prawdopodobne, któryś z Was będzie kiedyś pracować w bazie na Księżycu. No i pytanie, ile będziemy tam ważyć, ile będą ważyć tam wszystkie inne ciała czy przedmioty. No i żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, no musimy sobie przypomnieć wzór na siłę grawitacji, która jest proporcjonalna do iloczynu mas, które się przyciągają, no i odwrotnie proporcjonalna. To, że D jest do kwadratu w mianowniku, to mówi się na to uczenie odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. No i teraz spróbujmy porównać to, co się dzieje na Ziemi z tym, co by się działo na Księżycu. A ja może się tu przesunę, to nie będę sobie sam przeszkadzał. No, ta czerwona kropka to jesteśmy na przykład my. No, moja masa jest taka sama na Ziemi i na Księżycu, no i ta moja masa to jest to m małe, tak? A duże m przez r kwadrat to jest ułamek, w którym duże m oznacza masę ciała, które mnie przyciąga, a r kwadrat to jest kwadrat odległości pomiędzy mną a środkiem tej dużej masy. No i masa Księżyca, jak się okazuje, jest około 80 razy mniejsza od masy Ziemi, a jego promień jest 3,66 razy mniejszy od promienia Ziemi. No więc jeżeli byśmy przyciąganie grawitacyjne Ziemi, wartość siły, z jaką mnie przyciąga Ziemia, uznali za jedynkę, no to za jednostkową wartość, no to na Księżycu ta masa byłaby 1/80 masy ziemskiej, a promień byłby 1 podzielić przez 3,66 promienia Ziemi i tam jeszcze go trzeba podnieść w tym mianowniku do kwadratu. No, ponieważ dzielenie ułamków oznacza mnożenie przez odwrotność, to bardzo ładnie tu żeśmy to sobie jeszcze przypomnieli, to bardzo ładnie i szybciutko żeśmy to przekształcili do takiej postaci i obliczenie tego ilorazu daje w przybliżeniu z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku 17 setnych, a to z dokładnością znowu do dwóch cyfr po przecinku to jest tyle samo, co 1/6, czyli na Księżycu ja bym ważył 1/6 tego, co na Ziemi. Nie byłoby źle, muszę wam powiedzieć. No i to rodzi różne interesujące problemy, dlatego że no wyobraźmy sobie, że jesteście na tym Księżycu i chcecie, żeby upiec sernik, albo jest inaczej, no jesteście na Księżycu czy macie znajomego na Księżycu, który prosi was o przysłanie przepisu na piernik, no ale kłopot w tym, że wagi na ogół są czułe na ciężar, a nie na masę. Istnieje rodzaj wag, Istnieje rodzaj wag, które są czułe na masę. To są takie piękne, starodawne wagi szalkowe. No i taka waga szalkowa działa w ten sposób, że na jednej szalce kładziemy to, co chcemy zważyć, a raczej to, czego masę chcemy ustalić,
no niech to będzie 5 gramów, niech to będzie pewna masa czegoś, cukru na przykład, tak? A w szalce kładziemy po kolei odważniki. No i jak długo Ziemia przyciąga masę znajdującą się tutaj mocniej niż te odważniki, no tak ona nie jest w równowadze, ale jeżeli to zrównoważa się wyrówna, no ale to tylko znaczy, że masy obu stojące na obu szalkach są takie same. Więc tego typu waga, jest czuła na masę, mierzy masy. No ale to są duże i bardzo precyzyjne przyrządy. Prawdopodobnie na Księżycu będziecie dysponować zwykłą wagą kuchenną, a ta jest, choć pokazuje gramy, to jest czuła, mierzy tak naprawdę ciężar. No i oczywiście ktoś bardzo inteligentnie zauważył, że można takie wagi skonstruować, którym od razu można je ustawić do siły grawitacji na różnych planetach, no ale powiedzmy, że nie macie takiej wagi. No i jest pytanie, co zrobić, żeby odważyć taką samą ilość materii, no bo jasne jest, że do przepisu potrzebna jest ustalona ilość materii, a nie jej waga. No i szybko żeśmy doszli do wniosku, że po prostu skoro grawitacja na Księżycu jest 6 razy mniejsza, to trzeba po prostu te masy podzielić przez 6. One na Księżycu będą ważyć 6 razy mniej. No a oczywiście objętości przez 6 nie dzielimy, bo jedna szklanka mleka na Księżycu to będzie jedna szklanka mleka na Ziemi, to będzie to samo. No i oczywiście dwie sztuki jaj to są też dwie sztuki jaj, niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, na jakiej planecie. Można sobie spróbować zrobić ten piernik, aczkolwiek ja nie biorę za niego odpowiedzialności, za ten przepis, bo stworzyła go sztuczna inteligencja, ChatGPT, którego o to poprosiłem. 4 mam dostęp, kupiłem sobie abonament do tej wersji numer 4, więc to może być bardziej wiarygodne. No i w ten sposób opanowaliśmy, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, po pierwsze, jak obliczyć różnicę między siłą grawitacji działającą na masę o tej samej wartości w różnych miejscach we wszechświecie, no i jak uporać się z tym w różnych praktycznych przypadkach, z tą różnicą. A za ilustrację tych praktycznych przypadków posłużyła nam kwestia pieczenia ciasta.